Cześć. Dzisiaj będzie bez wideo, dlatego że stoję w polu. Znalazłem trochę internetu na Suwalszczyźnie, żeby się z wami połączyć, ale ten internet nie pozwala na to, żeby włączyć wideo. No nie ma tutaj niestety tyle przepustowości. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, czy odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule, czy kierownik testów musi być. Kierownik testów musi być sympatyczny. Skąd się to pytanie wzięło? Pytanie tak na dobrą sprawę pojawiło się w ubiegłym tygodniu, ale dojście do tego pytania zajęło mi no, kilkadziesiąt lat, 30 lat powiedzmy. Dlatego, że ja jestem informatyką zajmuję się około 30 lat. I jestem inżynierem informatykiem i zawsze kojarzyłem kierowanie i zajmowanie się informatyką ze skutecznością. Czyli człowiek, który jest kierownikiem testów, musi być człowiekiem skutecznym, musi prowadzić testy skuteczne. Mówiliśmy już trochę z Jackiem i z Karolem na temat tego, co to znaczy dobre testy i jeszcze sobie porozmawiamy na temat, co to znaczy dobre testy. W tej chwili chciałbym rozważyć, co to znaczy być dobrym kierownikiem testu. Dla mnie zawsze dla mnie to było takie oczywiste, że muszę być człowiekiem skutecznym. Jeżeli testy idą dobrze, znaczy, że jestem dobrym kierownikiem testu. Pamiętam takie zdarzenie z moich studiów. Mieliśmy laborkę z układów elektronicznych. Na tej laborce trzeba było zmontować układ elektroniczny, który coś robił, no i pokazać prowadzącemu. Ale zmontować to był drugi etap. Pierwszy etap było zaprojektować. Trzeba było zaprojektować i zmontować układ elektroniczny, który no, zrobił jakieś tam zadane rzeczy. No i po skończonej laborce, jak wychodziłem w korytarzu, byłem świadkiem takiej sceny, jak stał prowadzący laboratorium, naprzeciwko tego człowieka stał student, no i ten mówi, no ale działa. Prowadzący mówi, no ale to nie ma prawa działać, jest źle zaprojektowane. No ale działa, no ale nie ma prawa działać, jest źle zaprojektowane. No panie doktorze, ale to działa, no ale nie ma prawa działać, nie zaliczam panu tej laboratorki dwuja i do widzenia. No i student, który no, uważał, że no, powinien zaliczyć laboratorium, no bo zrobił coś skutecznie, źle to zaprojektował, wobec tego to działało, ale działało w danej chwili, czyli mogło nie działać jutro, mogło nie działać pojutrze, mogło nie działać przy zmieniających się warunkach. No i tak przekonałem się, że jakby sama skuteczność tu i teraz jest jeszcze za słaba. Musimy być skuteczni zawsze. No i dobra, no i co to znaczy, żeby być skutecznym kierownikiem testów zawsze? No, zawsze starałem się być kierownikiem skutecznym, zawsze starałem się być kierownikiem, który podpisuje raporty z testów zgodnie ze swoim sumieniem. Jeżeli coś było godne wdrożenia na produkcję, to raport dostawał rekomendację pozytywną, jeżeli było niegodne, no dostawał rekomendację negatywną. Tak sobie wyobrażałem rolę kierownika testów. No, kierownik to nie jest cała pełna rola kierownika testów. Kierownik testów ma się zająć też swoim zespołem, swoją drogą. Bycie kierownikiem to nie jest specjalnie fajna rola w organizacji, dlatego że kierownik testów to jest kierownik tak zwany niskiego szczebla. Niskiego szczebla to znaczy, że on pod sobą ma w cudzysłowie normalnych ludzi, nad sobą ma kierowników średniego i wyższego szczebla. I on z góry dostaje nacisk, żeby coś było zrobione. Było zrobione teraz, było zrobione natychmiast, albo było zrobione w jakiś sposób, który sobie zleceniodawca wyobraża. A z drugiej strony, czyli od dołu, ma swoich ludzi i ci ludzie no są ludźmi po prostu. Mają swoją inteligencję, mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje uwarunkowania osobiste, no i jeżeli się blisko pracuje z ludźmi, to się to wszystko widzi. I widać, że nie wszystko, co zleca góra, daje się zrobić, nawet nie to, że w wygodny sposób zrobić, wygodny dla ludzi, taki rozwijający ludzi, tylko w ogóle daje się zrobić bez krzyku, bez zmuszania ludzi do nadgodzin. No, nie wszystkie polecenia z góry dają się przełożyć tak, żeby były z ochotą i
dobrze wykonane. Rok temu trafiłem na Johna Maxwella i jego książki, i jego wizję przywództwa. Wizja przywództwa Johna jest taka, że przywódca, lider, to jest ten, który dodaje wartości ludziom, którym przewodzi. Co znaczy dodaje wartości? Tak też trochę na tym zacząłem myśleć. No i tak mi się to ładnie przełożyło, bo dodanie wartości, add value, to jest takie amerykańskie, co po polsku może się nie do końca przyjąć. I tak ostatnio wymyśliłem, że dodanie wartości to jest to samo, co docenianie. Tak, więc ja doceniam, zwiększam tak jakby cenę, czy zwiększam ocenę, samoocenę człowieka. Więc tutaj ja jako kierownik doceniam ludzi. Tak? I moją rolą, oczywiście oprócz tej skuteczności, jest docenianie ludzi. Tak? Jak doceniam, no to już idę w kierunku tej sympatyczności. Jedną z książek, z moją ulubioną książką Johna Maxwella, jest 5 poziomów przywództwa. No i zacząłem sobie czytać 5 poziomów przywództwa i pierwszy poziom, no to jest oczywisty, dostaję władzę. Tak? Jestem przywódcą, bo dostałem władzę, ktoś mnie mianował. Ktoś mnie mianował kierownikiem testów, wobec tego muszę zająć się testami, muszę zająć się ludźmi, bo mam takie nadanie, to jest moja praca, to jest moje stanowisko i już. Zadziwił mnie drugi poziom przywództwa, bo drugim poziomem przywództwa nie jest skuteczność, tak jak sobie wyobrażałem, tylko drugim poziomem przywództwa jest polubienie ludzi. Kierownik testów musi być, czy każdy kierownik, tak? Każdy lider według Johna musi być lubiany. Dlaczego? To za chwilę powiem. I dopiero trzecim poziomem przywództwa jest skuteczność. Czyli pierwsze, mam władzę z nadania. Drugie, jestem lubianym kierownikiem zespołu ludzi. Trzecie, jestem skutecznym kierownikiem ludzi. Czwarty i piąty poziom przywództwa to są takie poziomy, które kierownika przynajmniej w średnich i małych projektach nie interesują, dlatego że czwarty poziom przywództwa, no to jestem liderem, który kształci kolejnych liderów. I piąty, no to już jestem liderem pokroju Matki Teresy z Kalkuty czy Mahatmy Gandhiego. No, do tego jeszcze nie aspiruję. Dlaczego muszę być najpierw lubiany, a potem skuteczny, a nie odwrotnie? Mnie jako inżynierowi zawsze się wydawało, że muszę być najpierw skuteczny, a potem lubiany. Uzasadnienie Johna jest bardzo proste i mnie przekonało. I od tamtej pory zauważyłem to, że trzeba ludzi lubić i że trzeba starać się być lubianym, trzeba nawiązywać relacje. Dlaczego tak jest? Dlaczego najpierw muszę być lubiany? Dlatego, że w projektach jest raz dobrze, raz źle. Człowiek, który jest skuteczny, kierownik, który jest skuteczny, zanim ludzie pójdą, jeżeli jest dobrze, jeżeli jest źle, jeżeli projekt wymaga nadgodzin, jeżeli projekt jest źle prowadzony, jeżeli jest za dużo roboty, jest za dużo błędów, jeżeli testy są źle zharmonogramowane, wtedy ludzie opuszczą nielubianego kierownika. Jeżeli kierownik będzie lubiany, to on potem będzie też skuteczny, dlatego że będzie miał ludzi. Dlatego że ludzie, którzy lubią swojego kierownika, no i kierownik oczywiście, żeby ludzie go lubili, musi się o nich troszczyć, to są ludzie, którzy wykonają dla niego nadgodziny, wykonają dla niego jakieś testy, które są mniej wygodne, będą pracować w nocy, tak jak puszczaliśmy parę razy testy wydajnościowe od godziny 21 do 2 w nocy. Gdyby zespół nie był zgrany, nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy byli w stanie siedzieć, zaczynając testy tam o 21, a no kończąc o 2 w nocy, czy czasami kończąc o 4 w nocy. Także podsumowując, nawet jeżeli jesteście inżynierami, jesteście ludźmi z IT, ludźmi, którzy twardo stąpają po ziemi, no to twarde stąpanie po ziemi wymaga, żeby kolejność była następująca. Po pierwsze, jestem kierownikiem i mogę pewne rzeczy zrobić, bo mam to z nadania. Po drugie, staram się być lubiany, staram się dbać o zespół, a po trzecie dopiero staram się być skuteczny. No, tyle ode mnie.